wiosna, a tu skrobać trzeba. Zapraszam do oglądania 89. odcinka Dziennika Maszynisty. Dojechaliśmy już do pracy, ale niestety póki co jeszcze nie jedziemy elfem, jeszcze, bo dzisiaj jednak jazda tą machiną nam się przydarzy. Dzisiaj jedziemy do Międzylesia naszym rodzynkiem zielonym 3612. Z Międzylesia jedziemy do Wrocławia, odstawimy tą maszynkę i następnie jedziemy dookoła świata. Tak, wiem, znowu dookoła świata, więc fajnie będzie wrócić. Tam się szynobusik podstawia. Czuję trochę stresik, bo tam, jak wiecie, te perony takie średniawe są. No ale damy jakoś radę. To cóż, ja robię oględzinki i widzimy się w środku. Kurkofelek, ale zimno. Dobra, oględzinki zrobione. Jesteśmy już w kabinie. Z tego, co słyszałem od kolegów, to ponoć ciężko się uruchamia tego impulsa. Jest tu problem z wyłącznikiem szybkim. Zobaczymy. Póki co dmuchamy sobie powietrze sprężarką pantografów, żeby nam wskoczyły do góry. Podnosimy sobie... Aha, dobra. Niestety przymarznięte są kamerki. Za chwilę dopiero je tam ogrzeję. To nic, czekamy na podniesienie się pantografu. No cóż, trochę wolno, ale pantograf poszedł do góry i za pierwszym strzałem odpalił. O, prawie jak porządny jakiś diesel zimą. Nie no, elegancko włączyła się już sprężarka główna. Słychać, jak tutaj powoli wszystko się włącza, więc jest elegancko. Dobra, to biorę się za wpisywanie dokumentów i będziemy oczekiwać, aż przyjdzie sobie kierownik, żeby zrobić nam szczegółową próbę i wtedy będziemy karatać do Międzylesia. Więc widzimy się za chwileczkę. Cichaj! Cichutko, dobra. Jesteśmy w drugiej kabince. Jak widzicie, stoi sobie tutaj elf. No i jeszcze pozostało nam w tej kabinie sprawdzić, czy czuwak i radio stop działa. Tak, żebyśmy mogli tak na 100% spełnić wszystkie swoje obowiązki, które mamy w związku z przyjęciem pojazdu. Nie wiem, czy coś widać, czy coś nie widać. Dobra, przewód mamy popełniony, więc czuwaczek. Dobra, powietrze spadło, elegancko, jeszcze tylko radyjko. Rozpierdol mi radio, to bezpłatnie. Kanał 0, 10, alarm. Przewód. Powietrze z przewodu też spadło, więc jesteśmy gotowi do drogi. Jeszcze sobie zobaczymy światełka. Długie, krótkie, dobra, elegancko. To zmieniamy kabinę i czekamy na kierownika. Czyli to. Pyk. Dobra. Tak swoją drogą, kurczę, to... Tak jak mówiłem, dawno 36 nie jeździłem i zapomniałem, że to ma tylko troje drzwi po jednej stronie i jest taki króciutki, kurczę.
Poziom wody 96, fekalii 14, czyli można śmiało korzystać. No to elegancko, nie będziemy musieli zjeżdżać dzisiaj i tego dopilnowywać. Kurczę, i tak myślę, że teraz byśmy byli gdzieś w połowie, no w 60%, gdzieś na 45 albo na 60. Na 48 oczywiście. Dobra, wbijamy do kabiny. Nie przedłużam, nie wydłużam tego odcineczka. Tam się timelapsik jakiś nagrywa. Niedługo ma odjazd potem do Międzylesia, więc może jakieś fajerwerki na sieci znowu będą. A my sobie sprawdzimy, czy nasze oświetlenie z tej strony świeci. Czy wiem, że świeci, ale tak, żeby na tamtej kamerce było widać elegancko. No i w międzyczasie cargo serwis. Coś tam jeszcze haratają. No, timelapsik się nagrywał. Ale oczywiście nie włączyłem nagrywania. Ja nie wiem, co mi się dzieje ostatnio z tym sprzętem. Kurde, masakra po prostu. Na szczęście Felek już wrócił. Tak jak na ostatnim odcinku wam mówiłem, miał wakacje. Na tym odcinku z pociągu towarowego, kurczę, już miałem lądować i tak sobie postanowiłem, już byłem nad sobą. I tak postanowiłem sobie, że a dobra, obrócę się jeszcze i zrobię tak zdjęcie, żeby ładnie było tej oświetlonej stacji. No i tak się obracam i nagle pum, patrzę Felek w drzewie. I się okazało, że po ciemku to nie tą wajchę wcisnąłem co trzeba i zamiast się obkręcać w koło, no to on sobie poleciał w prawo, nie? Kurde, dobrze, że spadł. A z tym wind, wyobrażacie sobie mnie, kurde, spinającego się po drzewie? Wyglądałoby to mega komicznie. Ale na szczęście wykupiłem sobie ubezpieczenie kiedyś i dwa razy w roku mogę sobie Felka wymienić na nowego. Więc no cóż, Felek poszedł już na emeryturkę i witamy na pokładzie Felka pierwszego młodszego. Kurczę, no tak szkoda tego timelapsika, bo akurat się już tak, wiecie, trochę był i tak się z ciemności robiło jaśniej. W międzyczasie jeszcze dwa pociągi na tych pantografach oszronionych przeleciały. No nic. Mam nadzieję, że już tej zimy, tej wiosny takiej aury nie zobaczymy i następna taka okazja będzie dopiero w przyszłym roku. Znaczy pod koniec tego roku. No nic. Próbę mamy już zrobioną. Okazało się, że kierownik, który robi tutaj próby wszystkim pociągom, był sobie, ale on z nami nie jedzie i dopiero przed odjazdem przyjedzie nasz właściwy kierownik. Więc my praktycznie jesteśmy już gotowi do drogi. Wystarczy, że do nas przyjdzie kierownik z rozkazem. Wybije godzina odjazdu i będziemy mogli sobie śmignąć do tego Międzylesia. Kurczę, żebym nie zapomniał, bo tak ta 36 to tak zdecydowanie najgorzej z tych impulsów hamuje. Nie zaszarżował. Ile można słuchać tego pierdo... No jakoś tak. Dobra, nie przedłużam. Widzimy się i będziemy haratać. A i najważniejsze jeszcze, kurczę, nawiązując do tych moich ostatnich rzeczy z tymi elektronicznymi rzeczami. To ostatnio byliśmy z Madziulką w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie. Wszystko elegancko nagrane. Madziulka tutaj sypała żartami. No i co? No niestety. Będąc na prototypie EP23, tak kątem oka popatrzyłem. No i cóż, mikrofon włączony był. Ale ten nadajnik, który jest przy kamerce, już niestety nie.
Ja pier... Mikrofon wyłączony. To nie wiem od kiedy. Więc niestety nie mamy w ogóle dźwięku z kamerki GoPro. Jedynie właśnie, bo nagrywaliśmy jednocześnie niektóre ujęcia 360, no to może da się coś uratować z tego, a resztę będę musiał przykombinować i jakiś takiego lektora dograć. Więc no, naprawdę, ostatnio nie ma lekko. I okej, teraz już się zamykam. Widzimy się, jak się coś będzie działo. Zostawcie łapkę i napiszcie komentarz. Tak za pamięć. Bystrzycy, mamy tutaj 5 minut planowego postoju na mijankę z tym pociągiem. O, jeszcze się błyska ostro. Póki co jedzie się bardzo fajnie. Jedyny problem mieliśmy tylko podczas wyjazdu z piątego peronu, z piątego toru, bo tam przed nami nic elektrycznego nie przejechało i ta sieć była w ogóle nie przejechana. I podczas styku pantografu z siecią trakcyjną przez to oblodzenie robiła się taka luka, właśnie przez to się robi właśnie te błyski. I mieliśmy takie mikro takie przerwy w dostawie prądu i tak jechaliśmy, wiecie, takimi żabkami. Ale jak już wyjechaliśmy na te tory, które już były częściej uczęszczane, no to już tego problemu nie ma. Dobra, semafor mamy podany, odjazd za minutkę, szybko ta przerwa zleciała, bo już muszę się przyznać, że nagrywałem to wcześniej, ale chciałem właśnie wjazd tego pociągu, tą 360 nagrać, no i mnie zaskoczy, że tak szybko przejął, więc tak bogaciej nagram to teraz, a tam to się usunę. Dobra, to lecimy dalej elegancko, mam nadzieję, że bez żadnych przygód, więc trzymamy kciuki, aby tak było. Dojechaliśmy szczęśliwie do Międzylesia i udało się tak wycyrklować, że żadne drzwi nie są w dziurze. A przy odrobinie pecha to mógłbym trafić wszystkimi. Słoneczko wyszło, szorona z sieci trakcyjnej spadł, więc już możemy śmiało jechać na jednym pantografie bez obaw o jakieś przepalenie sieci. Dobra, do odjazdu 17 minut. Czas na uproszczoną próbę, hamowanie w trybie pneumatycznym, luzowanie. Hamulcowanie EP, luzowanie EP i oczywiście próba uproszczona zakończona pozytywnie. Możemy sobie wpisać godzinkę. 6:38 i możemy podpisać elegancko piecząteczka. Pyk, pyk, światełko, skracamy i jesteśmy gotowi do drogi. A jeszcze 15 minut do odjazdu, więc całkiem sympatycznie wyszło. We'll be right back.
jestem! Mamy mijankę w Domaszkowie, wjeżdża właśnie pociąg do Międzylesia. Słoneczko sobie świeci, ja się wygrzewam, tylko wody brakuje. Idealnie. Dobra, do odjazdu mamy 3 minutki, więc pomału kończymy nasz odpoczynek w słoneczku i lecimy. Kurczę, dopiero jesteśmy 3 godzinę w pracy, a już jedna bateria na wyczerpaniu. Będę musiał zacząć oszczędzać. Już jesteśmy na Kłodzku mieście. Kolejny krótki postój, tym razem 5-minutowy. Chyba jedyny już dzisiaj w tą stronę przynajmniej. Więc cóż, pewnie no, szkoda tutaj marnować czasu na timelapsa. No to widzimy się raczej we Wrocławiu. Chyba że jak zwykle coś się wydarzy ciekawego. Ja podładuję mikrofony, wymienię baterie, żeby być w ciągłej gotowości. Albo do Szklarskiej, albo do Poznania. Jesteśmy już we Wrocławiu. Udało nam się przyjechać planowo mimo postoju pod semaforem, więc elegancko. Zjeżdżamy teraz na grupę F prawdopodobnie i szharatamy tutaj w peron, żeby przyjąć Elfa, który za 50 minut przyjeżdża. I dobrze, jesteśmy już odstawieni. Obok nas po lewej Chomik, Feniks. Tutaj 45, więc doborowe towarzystwo. Dobra, piszemy szybciutko dokumenty i lecimy w ten peron, kury kafelek. Ale najpierw oczywiście cenzura. I dobrze, odstawiliśmy naszą maszynkę, wszystko w porządeczku, więc ciśniemy sobie w peron, a nuż się uda jakąś podwózkę znaleźć, oby. I udało się znaleźć podwózkę. Mam nadzieję, że za chwilkę wyjedziemy w prony, bo mój pojazd przyjeżdża za 19 minut. A z reklamy. Ajajaj, Fabrizio Romano. Ajajaj. Dobra. Mam nadzieję, że pojazd będzie się sprawował dobrze. Fajnie, że się pogoda taka dobra zrobiła, więc przyczepność powinna być gites. Tak po tylu miesiącach przerwy jechać tam, no to tak jak mówiłem na początku odcinka, trochę się stresuję, ale damy radę, mam nadzieję. Miała być szybka podwózka, a tu kurczę niestety. Wjechaliśmy w perony równo z wjazdem tego pociągu. Więc tak kurczę, no średniowo. Ale najważniejsze, że udało się zdążyć, że nie minęliśmy się nigdzie gdzieś tam po drodze. Czyli takim elfikiem jedziemy, 48.035. Dobra, więc widzimy się w środku. I tak prezentuje się nasza kabineczka. Do dojazdu 42 minuty i z tego wszystkiego zapomniałem torby. A pić mi się chce. No więc czeka mnie spacer na drugą stronę. Ale najpierw wypiszę sobie te książki, żeby już mieć wszystko na tip-top przygotowane. Wosa też sobie muszę przygotować. Coś tam się pozmieniało, ale na plus ponoć, bo pomontowane zostały jakieś nowe topy i nie ma jakichś tam ograniczeń na tych przejazdach niektórych. Ale wiecie, lepiej Wosa mieć niż nie mieć. Jednak w pół roku niejeżdżenia na danym odcinku, no to kurczę, parę rzeczy mogło umknąć, więc dla bezpieczeństwa WOS-a odpalimy i mam nadzieję, że bezpiecznie w Wielczu się pojawimy. Skąd te rymy? Nosorożyt nas tego nauczył. Rogatek. Nosoro...
I korzystając z tego, że ten odcinek ukaże się w przededniu świąt, a ja jako kolejarz i my, nasz zawód kolejarzy, w święta pracujemy niestety. Tym razem wypadło na mnie, że ja całe święta spędzę w pracy, więc chciałbym wam życzyć zapamięci i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i żebyście jak najlepiej spędzili te kilka dni w gronie najbliższych. I tak nawiązując jeszcze do takich tematów religijnych, właśnie kurczę, znalazłem na składzie różaniec. Może to jakiś znak? A teraz będę nosił go zawsze ze sobą i mam nadzieję, że będzie przynosił mi szczęście. A jeśli ktoś z was zgubił podobny, no to niech napisze w wiadomości, to oddam. I dobra, to nie przedłużając, życzę wam raz jeszcze wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Zazdroszczę, że spędzicie go wśród najbliższych. Ja mam do pracy w niedzielę, w poniedziałek, wtorek i chyba środę. I to takie godziny, że no, cały dzień jestem w pracy. Nie ma tak, że zaczynam rano i kończę, nie, do południa czy coś. Niestety. No ale na święta Bożego Narodzenia ja się obijałem i nie pracowali, więc niestety taki zawód, że raz na wozie, raz pod wozem. Dobra, do odjazdu mamy 18 minut. To właśnie tarcza się zapaliła, więc lecimy sobie w peron. Jesteśmy już w peronie. Próba uproszczona. Odklepana. Dobra, niech będzie, że odklepana. Do odjazdu mamy 10 minut. Więc cóż, chyba lapsik jakiś wleci. Patrzyłem po rozkładzie jazdy, nie mamy żadnej mijanki po drodze, więc no kurczę, nawet nie będzie kiedy co gadać, więc dajmy lapsika sobie załączymy, więc zapraszam do obejrzenia. O ile zdążycie, bo wiecie, chwila, moment i będziemy. Nie ma lipy. Dojechaliśmy do Jelcza Laskowic. Nie było tak źle. Na szczęście pogoda dopisała, więc przyczepność była dobra. Przyjechaliśmy z opóźnieniem 40 sekund, ale jak na stanie pod semaforem, jak widzieliście na timelapsie, no to chyba wynik całkiem ok. Dobra, zmieniamy kabinkę. Do odjazdu mamy 30 minut, więc taka króciutka przerwa przed nami. Wyszedłem się trochę ogrzać w słoneczku i tak pomyślałem, że odpalimy felka, skoro mamy tutaj trochę przerwy. Ale nie wiem, czy słyszycie, ale tak gwizda, że niestety chyba nici jest tutaj z siedzenia, bo zamiast się wygrzać na słońcu, to kurczę, przez ten wiatr gwizda, bo każdy przecież dobrze wie, że nawet jak jest ciepło, a gwizda, to jest zimno. No nic, może następnym razem pogoda nam dopisze i będziemy mogli pofrunąć sobie felkiem. Fajne widoczki by były, niebo takie ładne, nieskazitelne. Słoneczko świeci, ale ten wiatr niestety dla takiego małego dronika pewnie sporo problemów by przypędził.
kurczę, ani ten wiatr potargał fryzurę. Wybaczcie taki głos inny, ale tak wpadłem na pomysł, że jak nie mamy tutaj żadnej mijanki z powrotem, to nagram, albo postaram się nagrać Cupviewsa, bo jeszcze z tej trasy nie mamy, więc widzimy się we Wrocławiu. Trzymajcie kciuki, żeby się kamera nie przegrzała. Chociaż no póki co słońce świeci w drugą stronę, no ale tam koło Wrocławia się obróci. No dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, lecimy! Elfik już zdany, dojechaliśmy z jednominutowym opóźnieniem, więc elegancko, jak na pierwszy raz po takiej długiej przerwie, to prawie planowo. Teraz mamy około godzinki przerwy i lecimy sobie już do domu, do Kłodzka. Już się miałem wygodnie rozsiąść na ławeczce, a tutaj się okazało, że za 16 minut wjeżdża nasz pociąg, nie za godzinę, więc cóż, trzeba się zbierać i lecieć na czwarty peron. Prawie idealnie. Jesteśmy już na nasze 45. Odjazd za 4 minuty. I tak patrzyłem na tego Cupviewsa i niestety wyłączył się w na Mikołajowie, więc w sumie bardzo blisko mety. Ale w sumie okej, okay, no do Mikołajowa to jeszcze przeżyjemy i całą trasę mamy prawie, więc jest git, coś z tego będzie. Strasznie gorąco w tej kabinie, kurczę, aż musiałem klimę odpalić. Kto by pomyślał, że rano mróz, wielczu wiatr, a teraz na klimatyzacji muszę jechać, kurczę. Kilka godzin, a wszystkie strefy czasowe i klimatyczne mamy. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się bezpiecznie, bez problemów dojechać, więc odpalamy timelapsa i jak coś się będzie działo, to wtedy się włączę. Na razie. Nikt nie chce tędy przejść. Pozdrawiamy panów sokistów. Tak każdy idzie i tak pyk i od razu napięcie o 180 stopni. Ajajaj, to nie będzie dzisiaj mandatu, ale prewencja lepsza niż karanie. Dobra, jesteśmy w Strzelinie do odjazdu 30 sekund. Lecimy sobie dalej. Oby tak samo jak i teraz bezproblemowo. To na razie. Jesteśmy w Siemicach. Do odjazdu mamy minutkę. I chciałem się z wami podzielić sytuacją. Bo pamiętacie, odcinki temu mówiłem, jaka tam sytuacja u mnie jest. Nie, że tam jakiś rowerzysta, jakieś liściki anonimowe. I kurczę, dzisiaj na tym samym przejeździe, gdzie ten rowerzysta mi wyskoczył, dokładnie ten sam człowiek był i już grzecznie przed przejazdem stał, więc kurczę, może chociaż jego coś to nauczy ta sytuacja, więc mam nadzieję, że wyciąga wnioski
i już nie będzie ryzykował. Dobra, semafor podany, 20 sekund. Haradamy, kurka felek. Czasie. Więc robimy sobie podsumowanko w aucie. O kurczę, jestem wymęczony. Wczoraj miałem na drugą, dzisiaj na czwartą. O, masakra. Dobra, to do auta lecimy. O, dobra, jesteśmy w aucie, więc czas na ultra szybkie, jak zawsze, podsumowanie. Dzisiejsza służba przebiegła, mimo takiego małego stresu odnośnie tej linii tam do Jelcza, przebiegła fajowsko. Naprawdę, wszystkie pory roku dzisiaj, kto by pomyślał, że najpierw będziemy tutaj spawać sieć trakcyjną, a na koniec będziemy z klimatyzacją jeździć. Więc dzisiaj pełna gama warunków atmosferycznych, pojazdy również zróżnicowane. Po raz pierwszy od dawna mieliśmy okazję przejechać się 36. I kurczę, powiem wam szczerze, że te hamowanie to mnie zaskoczyło na plus. Jak byłem taki, wiecie, no, sceptycznie nastawiony, tak kurde, no muszę powiedzieć, że było fajnie. Elfik tam no miał momenty takie, że jakiś błąd wyskakiwał, że za niskie ciśnienie w przewodzie głównym i niestety nam jazdę wybijało, ale wystarczyło trochę kranem dać w popełnianie uderzeniowe, w tą asymilację i tam rosło powyżej piątki i normalnie można było kontynuować jazdę. 45. Jedynym mankament to to, że znowu nie działał tempomat z przycisku. I może stąd to opóźnienie takie, bo wiecie, zamiast 120, 118, no to na takim długim dystansie, kurka felek, może zrobić jakąś delikatną różnicę, ale było dobrze, nie będę narzekał, więc fajnie było wrócić na linię. A, nie będę strzelał, zapomniałem, 2.9.2? No jakoś tak, fajnie było wrócić, fajnie, że się udało w miarę planowo dojeżdżać. I cóż, nie przedłużam, jeszcze raz wam życzę wszystkiego dobrego oraz... Ech, kurka felek! Dobrze, że nie urwało mordy. Dobra. To nie przedłużam. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, kliknijcie w dzwoneczek oraz w subskrypcję. Zapraszam was serdecznie na Instagrama, Facebooka, TikToka oraz na nasz serwer Discord. I oprócz tego, jeśli ktoś ma ochotę, to mała Klara potrzebuje wsparcia, więc można przekazać jej nasz 1,5% podatku. Wszystkie dane, które potrzebne są do wypisania, mamy podane w opisie. A ja chciałbym wam raz jeszcze życzyć wszystkiego, co najlepsze na te święta wielkanocne. Bądźcie sobą, bądźcie szczęśliwi i wykorzystajcie ten czas dobrze. Okej, to alleluja. Wy tutaj odpoczywajcie, a ja lecę do pracy. Siemaneczko, cześć.